W dzisiejszym odcinku możemy używać tylko nowych broni, jako że powróciły one do gry. Będziemy mogli używać tylko skanera oraz lasera, także będzie to mega, mega ciężki challenge. Jeśli chcecie więcej challenge, łapka w górę i oczywiście zostawcie subka, ponieważ lecimy po 305 tysięcy. No i oczywiście też przypominam o kodzie Ewela w sklepie. A few moments later. Siemanko, witamy was w następnym odcinku. Dzisiaj będziemy mogli używać tylko kosmicznych broni z sezonu 7. Także najpierw zadanie to je oczywiście odnaleźć i mam nadzieję, że dzisiaj szczęście będzie nam sprzyjało. Na pewno pamiętacie, że w sezonie 7, który był właśnie związany z kosmitami, mieliśmy skaner, który bił przez ściany, w sensie laser, oraz skaner, który wyszukiwał nam graczy przez ściany również. Ja znalazłam wyrwę i znalazłam w ogóle właśnie tą broń w lobby, także tam mi szczęście dopisało. Mam nadzieję, że tutaj za chwilkę też się uda. I w ogóle ja jeszcze tymi broniami nigdy nie grałam, bo jak wiecie, ja dopiero niedawno wróciłam do Fortnite'a. Zbieram matcy, mam wyrwę, Rafał, jak coś. O, dobra, ja mam pierwszą brońkę, w sensie to skanuję tylko i wyłącznie, więc Ewela, ja ci pokażę, jak to działa. Zobacz w moją stronę teraz i zobacz, ja wywalam tą kulkę. I ona to jakby podświetla skrzynki. Czy ty to widzisz? Nie, jestem na dole. Tak jakby... Być może Ewela jest za daleko, albo ona po prostu tego użyć musi. Ja już nie pamiętam, jak to dokładnie było. Ja znalazłam w lobby tą drugą broń i z tego, co widziałam, to zadaje ona 85 HP, także to nie jest aż tak mało, ale ona tak jakby ładuje się, czy coś takiego, także no będzie ciężko. Ja na razie nic nie mam, ale mam wyrwę, więc mogę w razie W uciekać. Ja mam drugi skaner, także dam tobie i trzeba nam jeszcze railguna i to wszystko. A czy te bronie mają jakieś klasy, czy tylko jeden kolor? Chyba obie są niebieskie, chociaż no, railgun on bije... No, w sumie jest złoty chyba też. Tak mi się wydaje. Zobaczymy. Tak, bo je można ulepszać. Ale wiecie co? Jakieś mam dzisiaj i nie farta mam. Zawsze mówię, że mam farta, a dzisiaj mam nie farta, bo w ogóle nie mam skrzynek i nie mam gdzie nawet dropić. A tu trzeba tylko tą wybraną broń. Tego się nie da ulepszyć, no bo w sumie po co, no nie? Mamy jakiś plan w ogóle? Plan jest taki, że musimy mieć bardzo dużo matców, musimy mieć właśnie ten laser, no i musimy wygrać grę. Dobra, skrzynka, nowa broń. Mam, Rafał, mam tą strzelającą. Dobra, super. Fioletową. A ona ma do AWP, ona jest taka ala AWP-a. Tak, to bije przy ściany. Także połączenie jest takie, że możemy skanować gości i widzimy, że są za ścianą i używać tej broni na nich. Mam impulsy, mam nade i C4. Czy możemy ich używać? Myślę, że tak, co? C4 nie. Dobra, ja też mam tą brońkę i jest skaner dla ciebie tutaj, proszę bardzo. Więc co, ulepszymy sobie tą broń na full? Amo trzeba zbierać. I musimy zbierać właśnie amunicję oraz matcy. Także ja proponuję jeszcze jechać na grotę, dlatego żeby zebrać sobie białe leczenie i żeby poszukać amunicji. Chodźmy na lodówki może tutaj. Tam są splash, ale płynę, możesz je zabrać, no. I teraz najważniejsze leczenie oraz ten... Amunicja. Strefę mamy bardzo blisko, więc jest bardzo spoko. Dalej otwieramy. Nam to ammo jest potrzebne. Dobra, mam 41 ammo. Tu jest jetpack, jakbyś chciał za coś zabrać. Idę tam na drugą stronę. Także ekwipunek mamy. Ile masz ammo? 12. Dobra, 31, ty powinnaś mieć 17 około, no nie? Wow, 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 wow. Ja muszę czekać, jak to zjedzie. I leć do samej góry. Tu będziesz miała jumpada, zaznaczam ci go. I ja zaznaczę znacznik i leć po prostu w tą linię do samej góry. Dobrze, szefie. No i robimy to. Ej, 17 osób, to jest dużo osób, tak szczerze. Dużo osób? No w sensie jak na wygraną, a może nam się uda wygrać? Czasami tak za pierwszym razem nam się udaje, więc... Tylko wiesz, że my musimy się mocno skampić, bo mamy tylko takie brońki, że nie są one dobre. Okej, tam na tiltedach się gdzieś biją. Możemy przejść na te matcy tu. Okej. Okay. Tam jest helikopter. Nie ma nikogo? No, nikogo mi nie pokazało. Jest, tam się biją. O, jest. No i przez ścianę to działa. Możesz ich bić. Ach, dobrze. Uważaj, żebyś głowy nie dostała. Oni się tam klepią jeszcze. Dostał ode mnie. Dobra, idzie następny. 89 dostał. Nice. Po amunicji, ja mam 10 amunicji. No to uważajmy na ammo. Ja może pójdę poszukać ammo tutaj na dół gdzieś. No właśnie, może zejdźmy tu na dół, bo tu się bili, no nie? Więc może jakieś ammo zostało. 14 amunicji, ja ci zaraz dam. O, kolejni. Ewela, musimy uciekać. Chodź za mną. Skammy się może gdzieś. Dobra, oni przelecieli stąd. 9 osób zostało. Ja to przeskanuję. No jest. Strzelać? Tylko, no, za dużo ścian jest. Dobra, tu jest. Dawaj go. Dobra, użyj wyrwy. Dobra, lecimy. I lećmy, Ewela, gdzieś tutaj. Na tą górkę tu. Podchodzi nas typ. No do góry się buduj. Lecą za nami. Wyrwa? Tak, możesz użyć. Ja już użyłam. No wiem, tylko...
Dobra, widzowie, teraz gramy bez budowania i już mamy prawie wszystkie bronie. Dobra, jest i jest wyrwa do tego. Weź sobie dużą podkę ode mnie. O, ja mam tą drugą, dobra, super. Także ja już mam wszystko, co trzeba. O, ktoś tutaj jest. Ja widzę tylko skrzynki. A, jest tutaj. O, czołg mają. Uciekamy? A czekaj, ja go przeskanuję może, wiesz? Ty dostał 178. Dawaj go! O, ależ... O, dobra, ktoś go wyeliminował. Na dachu tam jest typ. Tu jest, tu jest, tu jest! No nie! Zabrał tira, uważaj, bo ten tir może spaść ci na głowę. Dawaj, teraz, 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 teraz! Nie zdążyłam! Nie. Wywalił mnie! Jest gość, jest gość, jest gość tu! I u mnie, i u mnie! O, ja cię kręcę! Ewela, uwaga! 178! Oj, 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 oj. Dobra, Ewela, musimy iść tu. Dobra, uciekam. Ja postaram się ich... On podjeżdża. Ja mam wyrwę w razie czego. Ale czemu oni nas dojeżdżają? To jest dobre pytanie. Dobra, musimy być tutaj. Na daily. Na górce. Ja się postaram szukać jeszcze amunicji, póki mogę, nie? Są goście tu, uwaga. Dobra. Są oznaczeni. 89. Możesz strzelać do nich. Jest w namiocie, był w namiocie. O ja, ale się odbił akurat od pajęczyny. I nie przyjdą do nas? 89 dostał. Właśnie, chyba idą. Chodź, ślizgajmy się na dół. W sensie tu jest ta osłonka, no nie? Że 50 osłony masz. Jest ciężej z tą brońką. Gdzie tu amunicję znaleźć, pytanie? No, amo jest strasznie mało, nie? Musimy kogoś porobić, żeby miał dużo do snajpy. 15 osób, tu jeszcze będzie. Tylko nie mamy lifta ani nic, żeby uciec. No, musimy samochód ogarnąć. Chodźmy tu na miasto. Mam wyrwę tutaj. Dobra, nice. Zabierzesz ją? Uważaj, uważaj. Biorę ją za splaszę. Wszyscy już tym grają. Dostał. Mam wyrwę. Czyli masz wyrwę, ja wlatuję w samochód i... Wrzuciłam 4 splasze. Czekaj, bo nie wiem, czy oni nam pozwolą na to. No, dostałem. Uciekamy, Ewela. Rift, rift, rift. Dobra, i zawiśnij w powietrzu. I musimy przemyśleć, gdzie tu lecieć teraz. Tu jest środek strefy. Tu są typki. Okej, okay, może tu na to działko. No tu wydaje się, że nie ma nikogo. Dostali tam. Czemu mi tam wyrwę zaznaczyło jakby? Weźmy samochód i jedziemy. 4 osoby, Ewela, ostatnie osoby. Biorę nalot. Dobra, widać ich tam. Strzelam skanerem. 89 znowu. O Jezus, jak mi ten. O Jezus, padnę za ten. Leży jeden, leży. O, chowam się, chowam się. No, czemu mi tego nie wyrzuca? Ach, ach. Ewela, trzeba go trafić tylko. Biegam dookoła. Jest, dobra. Ja uciekałam dookoła tutaj i to był chyba najcięższy challenge. Jak nie wiem, jak my to wygraliśmy.